Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hello everyone. Welcome to the next lesson of our Angelic English. Bardzo serdecznie Was witam na kolejnej lekcji języka angielskiego. Cieszymy się, że nas oglądacie, że się to Wam jeszcze nie znudziło i ufamy, że jest z tego jakiś pożytek, ten duchowy, ale też ten lingwistyczny i to pomaga Wam w nauce języka angielskiego i własnym rozwoju. I hope they like us. They are not bored with these right. lessons and because they want to improve their English and their theology. Yes, I think, Father, because in these lessons you're covering all the main points of the Catholic faith, I think it's like a complete review course as well as a course in English. Zwrócił uwagę, że to jest prawdziwy kurs teologii, no ale nie szkodzi, lepiej zawyżać poprzeczkę, niż się obniżać, bo potem będziemy coraz słabsi, a tak to się przynajmniej rozwijamy. So today we are going to talk a little bit about the Holy Mass. Do you go for the Mass regularly? Yes, of course, you know, we go as often as we can. The church even encourages you to go every day if you can and start every day with the Lord in a special gift of himself to you in your heart. So in here I have written the order of the Holy Mass. Tutaj wypisałem porządek przy świętej i te główne punkty, o których chcemy mówić. So when we go for the Mass, what do we have first? As you've written here, Father, the introductory rite. What do we mean by that? Well, those are the introduction, means the beginning, what leads us, what leads off, as we say in English, and the rite. The word rite means the things that are set out for us to do and say. Okay, so when we have the introductory rite, I do in the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. And then I say, the Lord be with you. Mm-hmm. And what do you answer? And everybody says, and with your spirit. Now, they used to say a few years ago, and also with you. But Pope Benedict changed this happily because it sounds pretty bad in English. People would make jokes about it. The priest would say, the Lord be with you. Yeah, and with you. It's not solemn enough. This is a solemn occasion. So the Lord be with you and with your spirit, with your heart. Czyli po polsku mówimy Pan z wami i z duchem twoim, a po angielsku to przed reformą było Pan z wami i z tobą, Father. A teraz został zmieniony and with your spirit, czyli podobne brzmienie jak po polsku. And then usually a priest announces the intention of the Mass for which the Holy Mass is being offered. Potem ksiądz mówi, że msza święta jest na przykład sprawowana za duszę tej osoby, albo o zdrowie, o błogosławieństwo Boże, a potem robi krótkie wprowadzenie do dnia. And afterwards we have the act of penance, yes? Yes, in English you would say act of penance or the act of confession. The act of confession, czyli akt spowiedzi, czyli mówimy przez to tak zwaną spowiedź powszechną. And all the people together, in the basic version, they say this, but they say this in the singular number, yes? Yes, that's right. Everyone together, but everyone's, you can only confess your own sins, right? Not someone else's. So everybody is saying the confession together. It's sometimes also called in English a general confession. Everybody confession. In a group is saying. Oh, can you read it, please? I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my own fault, in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do. And I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. To jest tak zwana spowiedź powszechna. Ja chcę zwrócić uwagę na kilka ciekawych zwrotów tutaj. So actually in this prayer we turn also to the Blessed Mother, to the angels and saints, yes? So we turn to God, but also we refer to the Blessed Mother, the saints and the angels. And what are we asking them for? We're asking them for
to pray for us for the grace to overcome our sins, not to commit them again. Czyli prosi, zwracamy się do nich z prośbą o modlitwę, aby przezwyciężać pokusy do grzechu, aby do tych grzechów nie wracać. I chcę zauważyć, że to jest I, czyli to jest w liczbie pojedynczej, czyli I am a sinner. And then we turn to the plural number, Kyrie eleison. Mm-hmm. So it's Lord have mercy. Yes, Lord have mercy. It's mercy. Plural. You would sometimes say, Lord have mercy on us, right? This is, of course, a Greek. This comes from ancient Greek, this phrase, Kyrie eleison. Lord have mercy. Czyli ja się spowiadam, a potem mówimy, Panie, zmiłuj się nad nami, bo jeżeli ja mówię, że ja jestem grzesznikiem, on jest grzesznikiem and ty jesteś grzesznikiem, to my jesteśmy grzesznikami i prosimy o miłosierdzie już dla nas, skoro przyznaliśmy się, że jesteśmy grzesznikami. If I admit that I am a sinner, you admit that you are the sinner, so we are the sinners, and we need mercy for both of us. That's why we change singular number into the plural number. Have mercy on us. And then we have the Gloria. Gloria. How does it go? Glory to God in the highest. I was reciting in an old English there. It's the, of course, it's what the angels said to the shepherds on Christmas Eve, right? To announce the coming of Christ. It's the Gloria is a shout of joy because, of course, we've just been forgiven for our sins in preparation for Holy Eucharist. We call it the first Christmas carol song, which was sung by the angels. Czyli to jest jakby pierwsza kolęda w dziejach świata, którą wyśpiewali aniołowie. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Na której z następnych lekcji poanalizujemy tą modlitwę. But after that mamy... What do we have after the Gloria? We have the opening prayer. It used to be called the collect, right? Because the priest was collecting the special intentions for the day of the liturgical season in the prayer. Czyli mamy tak zwaną modlitwę wstępną, ale inna nazwa to kolekta, bo collect to zbierać i ksiądz nie tylko odprawia mszę świętą za intencję, którą ktoś zamówił, ale zbiera te intencje, które ludzie przynieśli, jak do koszyka, i oddaje je miłosiernemu Ojcu. And then you usually take a seat. Mm-hmm. Yes, we sit in the bench or in the pews, yes? Yes, in English you would say pews, that's the old word for it. To, czyli potem siadamy w ławkach, albo tych z oparciem, albo bez oparcia. Mówiliśmy o tej różnicy i mamy liturgię słowa. So what do we have included in the liturgy of the word? Well, as you put here, we have the readings. Maybe it's important to say also, Father, that there's a reason why we always have the liturgy of the word and the readings. We always have that first, and then the Eucharist proper comes second, and Holy Communion, because it's the word of God that prepares our hearts with the good news, the gospel, so that our hearts are open and ready to receive Christ in Holy Communion. Czyli czytania przygotowują nas do przyjęcia Chrystusa w Eucharystii, który dla nas przychodzi. How many readings do we have? You have three readings for a Sunday Mass. You'd have three readings. And you'd also have a psalm that the faithful will recite together as well. So you'd have an Old Testament reading, and then a psalm, and then one of the readings from the epistles and the New Testament, and then, of course, the gospel reading, as you have here. Czyli mamy tak naprawdę trzy czytania. Pierwsze czytanie, drugie czytanie, między nimi psalm, potem ten werset przed Ewangelią, a Ewangelia, czyli gospel albo the good news, które jest też trzecim czytaniem. And after the gospel, usually on Sunday, yes, we have what? Well, on Sundays you'd have the homily, of course, or in English they would sometimes say the sermon. That's a Protestant term, but Catholics use it too sometimes. Czyli mamy po polsku homilię, ale także po angielsku mówią homily and sermon. Sermon to oznacza kazanie. Słowo sermon przeszło tak naprawdę z protestanckiego kościoła.
Normalnie mówiło się homilia. W Polsce kazanie dotyczy także Kościoła katolickiego i ma takie szerokie znaczenie. How long is the sermon or the homily on Sunday in America? Ah, well, that depends on who your parish priest is. Some, you know, 10, 12 minutes, some 30, 40 minutes, everything in between. But technically, you know, the homily is supposed to be the unfolding of the meaning of the readings for the day, right? How the gospel and God's message is proclaimed in those readings. But again, it varies. And obviously, if it's a special feast day, the priest might preach for longer because there's so much to say about special days like Christmas and Easter and Pentecost. In Poland, it's usually 15 minutes, sometimes a little bit longer, but in America, 7 minutes. Nope. Yeah, sometimes it can be short or long. But of course, in America, being predominantly a Protestant country, the tradition is to have long homilies. So sometimes you get ones that'll last a good while. Czyli to rozmawiamy o czasie homilii. Nieraz są dłuższe, krótsze. To zależy od księdza, też od okoliczności, czy to święto, czy nie święto. Najważniejsze, żeby coś dla siebie zaczerpnąć z homilii, czyli po homilii pytam, co mi powiedział Pan Bóg, które z tych słów jest do mnie. So it's, the point is not to memorize everything, to remember, but to listen to what God is saying to you, even in one sentence. Yes, that's right. Usually there's a special theme that the priest is preaching on, and it's the theme, the main point that he's trying to get. Many illustrations and reasons given, but there's the main points that you want to keep in your heart. And sometimes God speaks to us even between the lines. Yeah, you bet. Yeah, sometimes, well, you know this yourself, Father, sometimes you have given a homily and you were trying to convey something, and a parishioner will come to you and say, you know what, I just realized in the middle of your sermon something didn't have very much to do with what you were saying, but God was using that moment. Czyli Pan Bóg po prostu ma różne sposoby, żeby znaleźć drogę komunikacji z człowiekiem i czasami może użyć nawet nieporadności danego księdza, czy coś powie między wierszami. Sami zresztą wiecie, jak Pan Bóg do nas mówi, nas kocha i wie, jak się z nami skomunikować, bo Jego język to język zakochanych. And then after the homily we have... Yeah, the credo or the creed, right? Yes. And the creed is the ancient summary of the Christian faith from the Council of Nicaea, the great ecumenical council of the church back in the 4th century. People jokingly in the United States will say, we recite the creed after the homily, so in case the priest didn't quite preach the Catholic faith, it's corrected by the creed. Mówi, że credo czasami... W Ameryce żartują, jest wspólnie wyznawane po homilii, bo jakby ksiądz trochę się pomylił i jakąś teologię nie do końca właściwą przekazał, to credo jest jakąś drogą, aby go poprawić, uzupełnić, żeby wszystko było ok. Ale mam nadzieję, że tak jest rzadko. Mamy dwie wersje wyznania wiary, jedną taką katechizmową i drugą tą dłuższą, którą mamy na mszy świętej. And after the creed we have the prayers of the faithful, sometimes in English called the intercessions. Czyli mamy modlitwę wiernych albo, jak to powiedział, intercessions. Jeszcze spotkałem się z takim określeniem the bidding prayer. Yes, that's the old English phrase of the bidding prayer. And of course, these are prayers of supplication to God for all the needs of the people of God and also for all the needs of the world. Czyli to jest modlitwa wiernych w liczbie mnogiej za wszystkich ludzi, za Kościół, za potrzeby świata i też te nasze ogólne. Zapamiętajcie te trzy określenia. The prayer of the faithful, intercessions, and the bidding prayer. Czyli jeżeli usłyszycie coś z tych rzeczy, to oznacza po polsku modlitwa powszechna, modlitwa wiernych, która jest zawsze po kazaniu albo po wyznaniu wiary w niedzielę. A dalej mamy... Then the liturgy of the Eucharist, which is really the whole part of the Mass after the liturgy. This is the part is the liturgy of the Word and now the liturgy of the Eucharist. Czyli liturgia Słowa i liturgia Eucharystii. Co mamy w tej liturgii Eucharystii? The first one is... The offertory.
czyli ofiarowanie. I wiemy, że w czasie ofiarowania, what is being done during of the offertory? Well, during the offertory, the gifts of the bread and wine are being brought by the people of God up to the front, to before the altar, where the priests and the deacons, the altar servers, receive those. And this symbolizes, of course, that we are bringing our whole lives to God to be blessed and sanctified by Him. Czyli procesyjnie dary są przynoszone. To jest symbol też ofiarowania całego naszego życia Panu, bo jest przynoszony chleb i wino. And then the priest does the special prayer of the gifts. Ksiądz odmawia modlitwę nad darami, a potem mamy the Eucharistic prayer, czyli modlitwy eucharystyczne, but we start with the preface. What is the preface? How do you pronounce it? The preface. The preface. Once again, please. The preface. What is the preface? The preface is where the priest gathers together the people of God, and the Lord be with you and with your spirit. Lift up your hearts. So he's calling us to begin to worship with all our hearts. Czyli to jest tak zwana prefacja. Czyli to jest wezwanie do tego, żeby razem, wspólnie, z podniesionymi sercami uwielbiać Pana. And then he also says, of course, after that, let us give thanks to the Lord our God. In other words, and the word, of course, in ancient Greek for giving thanks is Eucharist. So he's calling us to begin the great Eucharistic prayer, the Thanksgiving prayer. Czyli zwraca uwagę na te części prefacji, że to dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. To jest także odniesienie, że cała msza święta jest jednym wielkim dziękczynieniem. And at the end of the preface, we sing holy. Yes, the old Latin name is the Sanctus, right? For Sanctus, 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 or holy, holy, holy. And we are actually repeating the words that the angels sang when the Lord God appeared to the prophet Isaiah back in the Old Testament. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Heaven and earth are full of your glory. So we are, as it were, praying in not only in thanksgiving, but in awe at the greatness of God. Czyli na końcu prefacji śpiewamy święty, święty, święty. To odnosi się też do wizji, którą miał prorok Izajasz i widział aniołów, które uwielbiały Pana w ten sposób. My dołączamy do tego anielskiego śpiewu. And after the preface, we have the Eucharistic prayer, czyli potem mamy modlitwę eucharystyczną, których jest kilka, ale dzisiaj zwróćmy uwagę tylko na to, co jest istotą modlitwy eucharystycznej, czyli tak zwaną konsekrację. We have different Eucharistic prayers, but today I would like to point our attention to the gist, the heart of the Eucharistic prayer, which is, how do you call it? Consecration. The prayer of consecration. Yes, in English it's a prayer of consecration. Modlitwa konsekracji, przeistoczenia po polsku. So a priest is saying on behalf of Jesus such words. Could you read them, please? Yes, the priest will say, take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Czyli ksiądz bierze chleb i zwracając się do chleba wypowiada w imieniu Pana Jezusa słowa konsekracji. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Za was będzie wydane, which will be given up for you. For you, to given up for you. To takie określenie rzadko spotykane, ale tu w słowach konsekracji ma to miejsce. What about the second part? And take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all men, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me. To są słowa konsekracji wina. Ja chcę zwrócić uwagę tutaj na pewne takie określenia, których nie spotykamy w Polsce. The cup or the chalice. This is the chalice of my blood, yes. So, może być cup albo chalice. Wszystko oznacza kielich krwi mojej, of my blood. Bierzcie i pijcie z tego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, covenant. To jest przymierze.
Now, covenant is in English. It's a word meaning promise, a special arrangement made by promise. God has promised us certain things, and he's arranged to make us his own people by keeping those promises, especially the promise that his son dies for us and rises again and gives himself to us, joins us with his own life in Holy Communion. Która będzie wylana. To jest bardzo... Za was wylana. Shed. Funny word in English, can it could also mean a little house made of wood, like a little tiny house where you keep garden equipment. It doesn't mean that here. Shed as a verb means that means poured out. Okay, like if you cut yourself in English, like maybe somebody cuts you with a sword, you shed blood. The blood pours out. So his blood, it will be shed for you. His blood will be poured out for you. Czyli krew, która będzie wylana, to jest pour out, inne określenie, ten phrasal verb. And what about this? For all or for all men so? Yeah, for all. I guess all men is the old way, right? But for all that sins may be forgiven, do this in memory of me. Będzie wylana za was. I tutaj było for all men old. To, all, to jest stare określenie, które występuje w dawnych modlitewnikach. W tej chwili w słowach konsekracji tylko jest słowo i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. That sins may be forgiven. And then do this in memory of me. Just want to say something about that word. It's a very weak word in English. This is perhaps where English translation of the Mass does not work very well. Memory, of course, means to remember. And so some Catholics and many Protestants say, well, the Holy Communion service is just about a reminder that Jesus died for us. No, it's more than that. The word, we really don't have a good English word for it. Memorial, perhaps, would be better. But it comes from the old Greek anamnesis, which means to make present again, right? To represent or make present again. So when Christ says, do this in memory of me, he doesn't just mean, just so you remember me and don't forget me. What he means is to make me present, to make my death and resurrection present for you again. Make me present again, czyli uczyńcie mnie obecnym znowu. Czyli jeżeli to czynimy, to Chrystus na nowo staje się obecny pod postacią chleba i wina. I to jest pewien defekt tłumaczenia angielskiego, ale także polskiego. To czyńcie na moją pamiątkę. Tu nie chodzi o to, żeby coś pamiętać, ale kiedy my to wykonujemy, to Chrystus staje się realnie obecny pod postacią chleba i wina. Czyli przez te słowa i ten gest kapłana, który bierze hostię i wino w swoje ręce i wymawia te słowa, Jezus żywy i prawdziwy przychodzi na ołtarz. Zauważcie, jaka jest nieraz niedostateczność naszych oryginalnych języków, aby oddać tą niezwykłą Bożą prawdę. And then we at the end of the Mass, we have the communion rite, yes? So during the communion rite, for example, we sing, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us and grant us peace. Czyli w czasie tego rytu Komunii Świętej mówimy modlitwę Ojcze Nasz, jest rozwinięta prośba, wybaw nas od złego, a potem także uderzamy się w piersi po przekazaniu znaku pokoju i mówimy Baranku Boży, obdarz nas spokojem i grant us your peace. To jest obdarz nas spokojem, a wcześniej have mercy on us, czyli zmiłuj się nad nami. Miej miłosierdzie dla nas. And when we receive the body of Christ, what do we say? Amen. So the always. Priest is saying the body of Christ and the blood of Christ. Czyli ksiądz podając nam Pana Jezusa mówi the body of Christ, czyli ciało Chrystusa and the blood of Christ. W niektórych krajach Komunia Święta jest przyjmowana pod dwoma postaciami, w Polsce też przy szczególnych okazjach. Mówimy słowo Amen. Wracamy na miejsce, potem modlimy się w ciszy i mamy the closing prayer, czyli ksiądz mówi let us pray, czyli módlmy się. I odmawia końcową modlitwę. Then we have some announcements, yes, and some jokes.
Yes, sometimes this is America. Always jokes. Yeah. Potem mamy końcowe ogłoszenia i czasami trochę żartów. No w Stanach Zjednoczonych zawsze jakieś takie sympatyczne słowo wesołe na koniec jest powiedziane. A potem mamy the dismissal. What is dismissal? The word dismissal means just that's it, go. But actually the priest is sending you out into the world to serve Christ. Czyli to oznacza rozesłanie. Rozesłanie, aby służyć Panu, służyć Bogu w ludziach. Now I'm going to do the dismissal. Okay. Make dismissal. Make or do? I guess you do a dismissal, yeah. Do. Make or do? Make money, do business. There you go. Not make dismissal, do dismissal. So I'm going to do dismissal and send you to the world to proclaim the good news. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in peace. Amen. Amen. So go in peace, Robert, but come again. Thank you very much. I will, Father. Thank you very much. See you next time. Czekamy na wasze komentarze, uwagi, podpowiedzi. Zostańcie z Bogiem. God bless you.